pierwszym odcinku. Opowiem wam o Marii Komornickiej. Była ona poetką, krytyczką literacką i tłumaczką. Maria Komornicka zadebiutowała w 1892 roku w Gazecie Wyborczej. Świetna publikacja! Dziękuję. W młodości pisarka chciała popełnić samobójstwo. Ponieważ młodej pisarce nie udało się popełnić samobójstwa, wprowadziła ona w swoim wizerunku zmiany. Obcięła włosy, usunęła swoje zęby i spaliła wszystkie damskie ubrania. Przez co wyglądała jak chłopak. W dzieciństwie ojciec się na nią znęcał i używał kar cielesnych. Maria! Maria, ojcze! Do jej twórczości zaliczały się baśnie psalmodie, których to przedstawiała wizerunek swojego ojca jako tyrana. Jakie utwory poetyckie, prozą i wierszem. Przetłumaczyła między innymi Zanoni, powieści z czasów rewolucji francuskiej. Maria Komornicka zmieniła swoje imię na Piotr Odmieniec Włast i już jako mężczyzna napisała swoje największe dzieło. Przez 30 lat swojego życia żyła na strychu w mieszkaniu swojego brata. W lublińskim teatrze zostało nagrane przedstawienie pod tytułem Komornicka – biografia pozorna. W główną rolę, czyli w rolę Marii, wcieliła się Anita Sokołowska. Maria Komornicka może i nie zmieniła całego świata, ale na pewno zmieniła poglądy i sposób myślenia wielu ludzi. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar, get the show on, get...